Tak wyglądają te ściany przy zwykłej lampie, przy waporze 9000 lumenów. Moje zdanie na temat lampy smugowej jest takie, że o ile Wam się uda wyrównać ściany do lampy smugowej, o tyle te ściany będą miały efekt, będą ładniej wyglądały przy zwykłym świetle, przy świetle dziennym. Być może nie uda się zrobić lustra, ale uda się na pewno je o wiele, wiele lepiej wyprowadzić niż przy lampach tego typu, tak zwanych halogenach. Tutaj świeci wapor 9000 i popatrzcie, ta ściana wygląda naprawdę w porządku. I teraz jak zapalę tą smugową, to ta ściana wygląda już troszkę gorzej, aczkolwiek i tak jestem zadowolony z efektu, bo nigdy wcześniej tego szarego gipsu nie szlifowałem, tylko go gruntowałem, a teraz widzę, że po wyszlifowaniu tego szarego gipsu pod gładź jest już o dużo, dużo lepiej. Także ja to będę wykonywał w ten sposób, że szaraka też mimo wszystko będę szlifował. Tutaj jedyne co, to nie były szlifowane tynki,
ani wtedy nie miałem jeszcze lampy smogowej, ani w ogóle tych tynków nie wyszlifowałem, tylko po prostu przedrapałem ten piasek i dałem szary gips. Natomiast tutaj te tynki są już szlifowane. Te tynki już są szlifowane, więc tutaj już się spod ręki nic nie sypie. I na pewno będzie też to ta praca trochę lepsza. Tutaj jakby od początku już będę pracował z lampami smugowymi, więc to będzie też lepiej wyglądało. W tym filmie byłoby to na tyle z szlifowanie szarego gipsu. Teraz ten szary zostanie zagruntowany, odpylony i zagruntowany i następnego dnia będzie tutaj wykonywana gładź, gotowa masa. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie o przygotowanie podłoża, o sposób wykonywania i tak dalej, zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco o wszystkich moich filmach. Jeżeli chcesz wspierać naszą markę, to zapraszam Cię też do naszego sklepu remoshop.eu lub remoshop.pl i także na Allegro. Jesteśmy też dla Was na Allegro, także zapraszamy.